To już drugi finał, jeden z 16 Ekstra Quiz. Michał Zawadzki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj starcie północy z południem, bowiem reprezentantów Lechii Gdańsk i Górnika Zabrze witamy w tym drugim wielkim finale naszego Ekstra Quizu. Są z nami Jakub Arak, Lechia Gdańsk. Witaj, Kuba. Witam Was, dzień dobry. I Dariusz Pawłowski, Górnik Zabrze, obrońca tytułu z pierwszej edycji. Dzień dobry, mistrzu. Cześć, witam Was. Panowie, w jakich nastrojach do finału przystępujecie? Zanim powiem o tym, jaka była droga do finału, to powiedzcie, jak się bawicie z nami w tej drugiej edycji, no i jak jesteście przygotowani do finału? Może ja zacznę, bo tak. No na pewno myślę, że super zabawa, szczególnie wtedy, gdy przechodzi się dalej te rundy, bo można się tym emocjonować, także myślę, że poszło mi nieźle w tych pierwszych rundach i bardzo ciekawy jestem pojedynku z Darkiem, bo obejrzałem te poprzednie odcinki i naprawdę widać, że nieprzypadkowo wygrał pierwszą edycję, nieprzypadkowo znalazł się dzisiaj w finale i cieszę się, że mogę z nim rywalizować. Już od razu chciałem Darka zapytać, jak będziemy kiedyś razem w jednej drużynie, czy będzie ze mną w pokoju, bo widzę, że tematów będziemy mieli sporo do wgadania. To czekamy na odpowiedź Zabrza. To jak już sobie tak słodzimy, to jasne, że do tego pokoju możemy iść i od razu też powiem, że już od kilku osób słyszałem, że będę miał z tobą ciężko, bo gdzieś tam w drużynie, jak mówiłem, jak mi idzie, to wszyscy mówili za Rakiem, kurczę, będziesz miał ciężko, także też jestem przygotowany na ciężki pojedynek. A co do samego quizu, no to powiem podobnie, że to jest fajna zabawa, jakaś tam odskocznia od takiej naszej codzienności wojskowej, więc fajnie się zmierzyć tak internetowo w quizie. Dziękuję, dobra odpowiedź. No dobrze, panowie, to teraz tak króciutko przypomnijmy, jaka była droga do finału. Jakub Arak, Lechia Gdańsk, to kolejno było tak. Dawid Szot, Wisła Kraków, 3-1. Patryk Kun, Raków, 4-2. I Łukasz Broś ze Śląska, 6-2. Co znaczy, że Kuba, i tutaj popraw proszę, jeśli się mylę, nie odpowiedziałeś tylko na pierwsze pytanie ze starcia w 1/8, na wszystkie pozostałe znałeś odpowiedź. Tak, zgadza się, aczkolwiek też myślę, że na to jedno pytanie, które miał Łukasz Broś odnośnie tego, jaką drużynę zaprosiła Legia, jaka drużyna zaprosiła Legię na spotkanie, tak, to tego też bym nie wiedział, tak więc też miałem być może trochę szczęścia w pytaniach, ale myślę, że skuteczność jest dobra, bo na te 14 pytań 13 odpowiedziałem, także znakomity wynik, tym bardziej, że ta seria w tej chwili, uważaj Darek, to jest 13 z rzędu dobrych odpowiedzi. A pamiętasz to pierwsze pytanie, na które nie odpowiedziałeś? Rodowity warszawiaku? A tak, teraz już to przypomniałem. Teraz już to była podpowiedź tak, warszawiankę. Tak, to było 4 mistrzów Polski z Warszawy. Tak, 4 drużyny z Ekstraklasy. Przepraszam, 4 drużyny z Ekstraklasy, które grały z Warszawy. No, ale teraz już wiem, także to najważniejsze. No pewnie, że tak. Dariusz Pawłowski, postrach pierwszej edycji, triumfator, przypomnijmy, Łukasz Turzyniecki, poległy piłkarz Widzewa w finale, ograł 3-0 bramkarza Zagłębia Lubin Dominika Kładuna, 4-1 Maćka Ambrosiewicza z Wisły Płock i w półfinale, no tak, twojego kolegę Patryka Sokołowskiego, 5-3, Kuba liczył na to, że uda mu się pomścić kolegów Patryka, szczególnie za tą pierwszą edycję. Udało to się z piłkarzem Wisły Kraków, no ale tutaj już Darek Pawłowski był lepszy. Darek, ty nie odpowiedziałeś w tej drugiej edycji, w drodze do finału, na 2 pytania. Pamiętasz te pytania? Jakie? No. Czekaj. Miało. Tak. Jak nie pamiętasz, to ja ci przypomnę. Tak. Przypomniało mi się, że pierwsze pytanie było o system ligowy, od kiedy się gra za 3 punkty chyba. A drugie o datę otwarcia Stadionu Śląskiego, no ale to takie pytania, że myślę... Trudne pytania. Nawet miliony by nie wiedziałem. A Robert Podoliński, ekspert, zadawał to pytanie, które było pytaniem o otwarcie Stadionu Śląskiego. No a zatem tak, mamy dzisiaj prawego obrońcę Górnika i mamy zawodnika ofensywnego Lechii Gdańsk, czyli będzie być może Kuba nacierał. Darek się bronił. To też będzie wynikało, panowie, z tego, jaka jest kolejność zadawania pytań. Jak zawsze wybierze zawodnik drużyny, która jest wyżej w tabeli. No a tutaj wiadomo, Lechia Gdańsk, grupa mistrzowska, Górnik, grupa broniąca się przed spadkiem, chociaż już z pewnym utrzymaniem. No to Kuba jakby będzie pierwszy to pytanie dostawał w pierwszej rundzie. I teraz uwaga.
przystępujemy do przypomnienia zasad. Dzisiaj będzie 6 pytań. Po 2 pytaniach od redakcji TVP Sport będziemy mieli pytanie ekspertów. Tutaj Szymon Borczuk i Radosław Przybysz, doskonale znani prowadzący jeden z 16 quiz, przygotowali swoje pytania. Potem 2 kolejne pytania od dziennikarzy TVP Sport i pytanie od gwiazdy sportu. Tutaj do wyboru będzie pytanie od Macieja Kota albo Mariusza Fürstenberga. To taka mała nowość. Będziecie mieli panowie możliwość wyboru. Przypominam, 15 sekund na udzielenie odpowiedzi od momentu, kiedy skończę czytać pytanie. Plus informacja też ważna. Możecie jeden raz skorzystać z podpowiedzi. Ta podpowiedź jest moją subiektywną podpowiedzią. Zasady są jasne? Tak, tak jest. Dalej jedziemy z tym. Jeśli będzie remis po 6 pytaniach, to mam także 2 pytania dogrywkowe. Mam nadzieję, że walka i rywalizacja będzie do końca, zatem panowie, zaczynamy. Jakub Arak, ty Kuba wybierasz, czy dla ciebie ścieżka z pytaniami numer 1, czy pytaniami numer 2? Poproszę z tymi z numerem 2. Pytania z numerem 2 dla Jakuba Araka. Pierwsze pytanie to historia ekstraklasy. GKS Jastrzębie, Olimpia Grudziądz i Radomiak. Który z tych pierwszoligowców nigdy nie zagrał w ekstraklasie? GKS Jastrzębie, Olimpia Grudziądz, Radomiak. Wydaje mi się, że to będzie Olimpia Grudziądz. 9,5 sekundy plus przy pierwszym pytaniu dla Jakuba Araka. Świetnie, no. I pytanie dla Darka Pawłowskiego. Wronki, Grodzisk Wielkopolski i Pniewy. Którym z tych wielkopolskich miast ekstraklasa pojawiła się najpóźniej? Wronki, Grodzisk Wielkopolski i Pniewy. Najpóźniej to będzie strzał, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. I strzelę, że to mógł być Grodzisk Wielkopolski. Odpowiedzi udzieliłeś w 14 sekundzie, to jest odpowiedź poprawna. Tak, Grodzisk Wielkopolski. Panowie, zacieram ręce, bo widzę, że rywalizacja będzie naprawdę na najwyższym poziomie. No nieźle. Jak tak dalej pójdzie, to będzie dobrze. Pierwszy będzie odpowiadał Dariusz Pawłowski, druga kategoria to obcokrajowcy. I pytanie pierwsze. Jedynym reprezentantem Palestyny w Ekstraklasie był pochodzący z Chile obrońca Jagiellonii. Jak się nazywał, Darek? Alexis Norambuena chyba. No, z łatwością. 3 sekundy, odpowiedź prawidłowa. Drugi punkt dla Dariusza Pawłowskiego, emocje rosną. I pytanie numer 2 dla Jakuba Araka. Jedynym reprezentantem Burundi w Ekstraklasie był pomocnik Krakowi, zapamiętany z długiego nazwiska. Jak się nazywał? Saindinti Bazonkiza. Urodzony w Bujumburu, czy coś jakiego, stolicy Burundi. Jak się nie mylę, panowie, tego przedstawił nawet trener Ulatowski przed pierwszym meczem jego w Ekstraklasie. Znakomita forma. 2-2. Pytanie od eksperta. Teraz Darek, masz prawo wybrać pytanie dla siebie. Szymon Borczuk czy Radosław Przybysz? To może dla siebie wezmę Radka Przybysza. Pytanie z mojej ulubionej kategorii, mianowicie obcokrajowcy. Pierwszy z tych napastników jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, obcokrajowcem w historii Lechii Gdańsk. Drugi jest jednym z najlepszych obcokrajowców w historii Górnika Zabrze. Obaj są napastnikami i obaj pochodzą z tego samego afrykańskiego kraju. O kogo chodzi? Poproszę o imiona i nazwiska tych dwóch zawodników i kraj, z którego pochodzą. To nie wiem, wydaje mi się, że to mógł być Abdurazak Traore i Prius Nakulma. No i pochodzą z Burkina Faso. Fenomenalnie. Ulala, Kuba. Wysoki level dzisiaj, co? Poprzeczka wysoko wisi. Zgadza się, ale spodziewałem się tego. Od Szymona Borczuka pytanie dla Jakuba Araka. Grali w Gdańsku, ale ich trenerem była legenda Górnika Zabrze Hubert Kostka. W Ekstraklasie występowali dzięki licencji klubu z Poznania. Jak nazywała się drużyna, która w połowie lat 90. reprezentowała Gdańsk na boiskach Ekstraklasy? To chodzi o tą drużynę Lechia Olimpia Poznań, tak? Jeśli się Lechia nie mylę, Olimpia Poznań, Lechia Olimpia Gdańsk, tak. Olimpia Generalnie Gdańsk, chodzi o drużynę, która nazywała się Lechia Olimpia. Po 3 seriach pytań, panowie, jest remis 3-3, 100% skuteczność. Teraz pierwszy będzie odpowiadał Kuba. Pytanie z rundy 3. Oni tam grali. I pytanie drugie. Którym z obecnych klubów Ekstraklasy grał Jacek Krzynówek? Jacek Krzynówek. Kurczę, ja go kojarzę z Radomska. Blisko.
Kojarzę go jeszcze z Bełchatowa, że był dyrektorem sportowym. Blisko. Ale gdzie on mógł grać? No dobrze, czas minął, strzelaj. Myślę, że Raków Częstochowa. Dobrze. Niewiarygodne. Raków Częstochowa oczywiście, bo to i blisko do Radomska, no i ten stadion GKS-u Bełchatów. Pytanie z kategorii oni tam grali dla Darka. W jakim klubie po raz ostatni w Ekstraklasie zagrał Grzegorz Rasiak? Jagiellonia Białystok. Chyba. Możesz się poprawić, 3 sekundy. Nie, no to jest pierwsza odpowiedź i ostatnia. Jagiellonia. Lechia Gdańsk. Pierwszy błąd. No, ale w Jagiellonii grał, prawda? Czy mi się coś pomyliło? Ale to chyba epizody, bo ja powiem szczerze... Chyba, że mi się z Edmi Smolarkiem pomyliło, teraz no już nie jestem pewien. No właśnie, chyba tak coś ale mi się też kojarzy. Wydaje mi się, że grał w Jagiellonii. Mi się wydaje, że grał w Jagiellonii też. Też pomyślałem o Jagiellonii, o Lechii, ale nie byłem przekonany właśnie, w którym klubie kończył. Ale to jest pierwsza pomyłka w tym finale. Pomylił mi się Dariusz Pawłowski. Zatem czwarte pytanie ze strony dziennikarzy TVP Sport i teraz, Darek, odpowiadasz pierwszy. To jest pytanie numer jeden. W sezonie 98-99 jeden z piłkarzy Wisły został królem strzelców Pucharu UEFA. Przez wiele lat związany był z klubem, przez chwilę nawet pełnił funkcję pierwszego trenera. Wisła Kraków, czas start. Król strzelców Pucharu UEFA 98-99. Będzie teraz ciężki temat. Yes. Wtedy na świecie jeszcze nie było, albo właśnie. Byłem malutki. To powiem ci, nie jest takie oczywiste nazwisko wcale. Czas się skończył, no, zatem... Strzelam, że Marcin Kuźba, bo Żurawski i Frankowski na pewno nie, a więcej napastników nie znam. Tomasz Kulawik. Zgadza się. I trenerem. Jakub, wiedziałeś? Tak, tam to było chyba 3 królów strzelców tej edycji Pucharu UEFA. Tak, ja tam w tych pierwszych rundach z takimi drużynami mniej znanymi postrzelał. Nastrzelał mnóstwo bramek. Tam wygrywali po 7-0 i... Darek, Marcin Kuźba nigdy nie był trenerem pierwszym w Wisły Kraków. To no ja wiem, również. Ale to był jedyny napastnik, którego znałem, poza Frankowskim i Żurawskim. Okej, okay. No dobrze, jest 4-3. Jest szansa, aby to wykorzystać? Jeśli Kuba odpowie na pytanie z czwartej serii pytań od dziennikarzy TVP Sport, Kuba, wygrasz drugą edycję, 1 z 16 Ekstra Quiz. I to jest pytanie... Numer 2, bo taką sobie wybrałeś ścieżkę. W sezonie 2010-11 w Lidze Europy Lech Poznań wyszedł z grupy przed Juventusem i Red Bullem Salzburg. Z kim odpadł w 1-16? Z portugalską Bragą. U siebie wygrali 1-0 po golu Rudniewca i na wyjeździe przegrali 2-0. Jakub Wilk miał w 90 minucie jeszcze piłkę meczową i trafił w poprzeczkę, jeśli się nie mylę. A kto sędziował? Oj, nie wiem. Jeden z 16 Ekstra Quiz ma nowego zwycięzcę. Jest nim Jakub Arach, który wygrywa. W tej chwili prowadzi. Prowadzi 5-3 z Dariuszem Pawłowskim. Ale panowie, odpowiemy jeszcze na te pytania, które zadały nasze gwiazdy. No to teraz ty, Kuba, masz możliwość wyboru. Czy pytanie od naszego znakomitego skoczka Maćka Kota, czy od naszego tenisisty Mariusza Fürstenberga? No, jeśli mam już wybór, to poproszę od Macieja Kota, bo bardzo lubię skoki narciarskie, także... Proszę bardzo. Mam nadzieję, że pytanie mi przypadnie do gustu. Dzień dobry. Żaden klub z Podhala nigdy niestety nie walczył o mistrzostwo Ekstraklasy, ale studiowałem w Krakowie, gdzie tradycje piłkarskie są bardzo duże. Czy kluby z tego miasta zdobywały tytuł mistrza Polski? 13 tytułów ma Wisła Kraków. 5 Krakowia. Pytanie brzmi, jak nazywa się trzeci klub z tego miasta, który zdobył jeden tytuł mistrza Polski? Garbarnia Kraków. Jest! Jak on to zrobił, proszę państwa! Najszybsza chyba w historii quizu odpowiedź i to odpowiedź prawidłowa. Chłopaku, na 20 odpowiedzi w trakcie całego quizu popełniłeś błąd tylko przy pierwszym pytaniu. 19 kolejnych odpowiedzi jest poprawnych, co absolutnie... legitymizuje moim zdaniem to zwycięstwo w drugiej edycji. O tym zaraz, a teraz Darek Pawłowski, pytanie od Mariusza Fürstenberga. Cześć, jestem fanem Ligi Angielskiej i moje pytanie będzie dotyczyło Ligi Mistrzów.
W 95 roku, kiedy miałem 15 lat, byłem na wszystkich meczach Legii na stadionie w trakcie rozgrywek Ligi Mistrzów. Najmilej jednak wspominam mecz z Blackburn Rovers. W składzie Legii grał wtedy Maciej Szczęsny, Kucharski, Pisz i inni, a w Blackburn Rovers wielka legenda angielskiej piłki, oczywiście Alan Shearer, mój ulubieniec. Moje pytanie brzmi, kto zdobył zwycięskiego gola dla Legii Warszawa, zakończonego wiadomo 1-0. Pozdrawiam. Nie mam wtedy pojęcia. Też nie było cię na świecie. Nie było mnie na świecie. To Kuba chyba w 95 roku, nie, w 80. Tak, no, pół roku miałem. W 95, dobrze liczę. Tak, miałeś pół roku, no właśnie. No to strzelę, że to może był Leszek Pisz. On grał w tych czasach w Legii, to może trafię. Tak, nazwisko padło, tak, w pytaniu od Mariusza Furstenberga. Nie, to był tak zwany Gumiś, Jerzy Podbrożny, który, przypomnijmy, jest tym zawodnikiem, który strzelał bramki dla 7 różnych klubów w Ekstraklasie. To jest też, myślę, wyczyn, bo zdobył tych bramek mnóstwo w barwach 7 klubów. 6-3. Takim wynikiem kończy się finałowe starcie 1/16 Ekstra Quiz pomiędzy Jakubem Arakiem Lechia Gdańsk i obrońcą tytułu Dariuszem Pawłowskim Górnik Zabrze. To jest niesamowity sukces. Oddajmy najpierw antenę naszemu ustępującemu mistrzowi, Dariusz Pawłowski. Zdradzę taką małą tajemnicę, zanim połączyliśmy się z Kubą. Darek powiedział, oj, mnóstwo zawodników, kolegów powiedziało mi, że starcie będzie strasznie ciężkie i coś się boję, że mogę to przegrać. Miałeś rację. No wiesz co, no naprawdę z ręką na sercu parę osób mi tak powiedziało, więc spodziewałem się, że będzie ciężko. No jedynie co to mogę pogratulować Kubie, bo naprawdę fantastycznie był przygotowany i nie miałem z nim żadnych szans. I jedynie mogę się cieszyć, że w pierwszej edycji Lechia Gdańsk nie brał udziału, bo nie wiem, co wtedy było. Tak, być może wtedy byłby wytypowany Kuba i może Kuba byłby już podwójnym mistrzem na przykład, a może byłby wygrał pierwszą edycję, a w drugiej ustąpiłby miejsce któremuś z kolegów. Kuba, jaka to była dla ciebie przygoda? Powiem szczerze, najpierw ja się nisko ukłonię, bo na 20 pytań jest na 19 odpowiedzi. Tam były pytania ekspertów, były pytania gwiazd, były pytania naszych dziennikarzy. Pomylić się tylko na pierwszym, no to jest naprawdę wyczyn, nawet większy od tego, którego Dariusz Pawłowski dokonał w pierwszej edycji. Po cichu spodziewałem się, że wiedzę gdzieś tam jakąś posiadam na temat piłki, ale na pewno nie liczyłem na to, że... znaczy nie byłem pewny, że wygram. Myślałem, że... spodziewałem się, że mogę gdzieś się potknąć w poprzednich etapach czy teraz, także być może mi podpasowały trochę pytania, być może też miałem trochę szczęścia, ale no cieszę się bardzo, że wziąłem udział w tym quizie, w tym teleturnieju i dziękuję bardzo wszystkim, których pokonałem za fajną zabawę, za rywalizację i także Darkowi dziękuję, bo parę miłych słów dzięki niemu teraz usłyszałem i nawet nie wiedziałem, że takie miłe opinie są w środowisku o mnie i o mojej wiedzy. Owiana tajemnicą była nagroda w drugiej edycji. W pierwszej, przypomnijmy, była to donica imienia Michała Probierza, którą wygrał Darek. Do tego też za moment jeszcze panowie wrócimy. Natomiast w tej drugiej edycji, może troszkę mniej oryginalnie, ale bardziej praktycznie, bo już donica też mogłaby stanąć na półce z trofeami. Będzie to puchar. Puchar ze specjalnym grawerem dla zwycięzcy, który oczywiście prześlemy, Kuba, do ciebie. Ustalimy szczegóły sobie po nagraniu. Także gratuluję zwycięstwa i gratuluję pucharu. Darek, jeszcze do ciebie. Jest z twojej strony potrzeba przekazania środków, wylicytowania tych nagród, które zdobyłeś w pierwszej edycji. Przypomnijmy, to była błyspodenki Marcina Wasilewskiego za półfinał i donica imienia Michała Probierza za finał. Powiedz, jak możemy w tym pomóc, co ty chcesz z tym zrobić? Wiesz co, ogólnie po nagraniu finału z Łukaszem Turzynieckim uzgodniliśmy, że fajnie będzie, jeśli przeznaczymy nasze nagrody na jakieś cele charytatywne. Wiadomo, że w dobie pandemii jest więcej potrzebujących niż zazwyczaj, także jeśli w jakikolwiek sposób możemy pomóc, to chcieliśmy to zrobić. Także chcieliśmy wystawić nasze nagrody na aukcję. Jeśli będą z tego jakieś pieniążki, to oczywiście w 100% chcieliśmy przeznaczyć dochód na jeszcze niewybrany cel, ale myślę, że to jest kwestia dogadania. Także na pewno chciałbym, żeby
żeby te moje nagrody były przeznaczone na jakąś licytację. Pomożemy zatem jako redakcja TVP Sport rozpropagować te akcje, szczegóły też sobie ustalimy. No pewnie, że tak. Uśmiech jednak ustąpił troszkę z twojej twarzy, widzę, po tym jak przegrałeś. Wraca teraz, ale powiedz tak szczerze, powiedziałeś mi o tym przed nagraniem, że jesteś psychicznie przygotowany na to, że Kuba to świetny rywal i możesz przegrać, ale gdzieś ta sportowa złość zawsze się pojawia po porażce. Tak, dokładnie. No, wiedziałem, że będzie ciężko, ale mimo wszystko liczyłem, że uda się wygrać, bo tak naprawdę ja przed każdym meczem słyszałem, że no teraz będziesz miał ciężko, bo grasz z tym zawodnikiem lub z innym. Chociaż tym razem, szczerze mówiąc, słyszałem tych głosów najwięcej. Także gdzieś tam po głowie chodziły mi myśli, że może być ciężko, że niekoniecznie będę takim faworytem w tym meczu. Jak już widzieliśmy, te obawy były słuszne, ale nie jestem jakoś, nie jestem jakiś smutny z tego powodu, bo to jest tylko zabawa. Mimo że tam lekki żal może być, to ciężko jest być złym, jak się przegrywa. No tutaj będę może zbyt taki, za bardzo będę ci tutaj słodził, Kuba. Będzie laurka. Będzie laurka. Ciężko jest się złościć, jak się przegrywa z kimś tak przygotowany, także no myślę, że nie miałem jakichś szans tutaj, tak szczerze mówiąc. Ale Górnik Zabrze się utrzymał, ty się nie utrzymałeś na tronie w 1 z 16 Ekstraquiz, Górnik Zabrze utrzymał się w Ekstraklasie. No to teraz do Gdańska. Kuba, był taki moment w trakcie tej rywalizacji, kiedy kolejne dobre odpowiedzi, przypomnę, po pierwszej złej na starcie w 1-8, później 19 dobrych, aż do triumfu w finale. Czy był taki moment, kiedy poczułeś się naprawdę mocny i powiedziałeś, no to nie było leki w pierwszej edycji, to zrobimy co trzeba w edycji numer 2? No tak, przyznam szczerze, że po tym meczu z Łukaszem Brodzim, gdzie na 6 pytań odpowiedziałem 6 dobrze, zauważyłem, że naprawdę jakąś tą wiedzę, którą nabyłem poprzez śledzenie od dziecka wszystkich meczów piłkarskich, wszystkich wiadomości, czytanie wielu książek, gazet, że ta wiedza gdzieś mi się w końcu udaje mi się spożytkować i bo tak naprawdę po tych poprzednich dwóch edycjach mówię, no wiadomo, było 4 pytania, tu 3 trafiłem, to akurat 4 wiedziałem, także to wiadomo, mówię, trochę może szczęścia, trochę i wiedzy, ale tutaj gdy 6-6 odpowiedziałem z Łukaszem, to uwierzyłem, że mogę też w finale powalczyć o zwycięstwo i jak widać, tak się stało, ale tak jak mówię, tutaj na jedno pytanie Darka, na to pierwsze też nie znałem odpowiedzi, która drużyna jako ostatnia z Wielkopolski zagrała w Ekstraklasie. Tak, debiutowała też, bo po prostu bym zgadywał, może bym zgadł, może bym nie zgadł. Tak, no. 97-98 to był sezon, kiedy Groklin, 2 lata wcześniej Amika i 2 lata przed Amiką Sokół Pniewy. Tak to dokładnie. No wiedziałem, że to z drużyny, że to wszystko wchodziło w latach 90. Gdyby to był taki rozrzut, że nie wiem, jedni w 60. latach, drudzy w 80., to pewnie byłoby łatwiej, ale gdzie wszyscy mniej więcej w podobnym okresie wchodzili do ligi, to na pewno było to duże wyzwanie i też gratulacje dla Darka, że to wiedział. Nie, muszę tylko sprostować, nie wiedziałem, tylko to był strzał, także miałem też dużo szczęścia. Zastanawiałem się między Amiką a Groklinem, bo Pniewy jakoś tak zauważył. Wiadomo, że to była ta historia wcześniejsza. Na pół po prostu trafiłem, więc z tym pytaniem miałem naprawdę szczęście. Dariusz Pawłowski nie obroni tytułu, być może tytuł obroni Lechia Gdańsk w finałowym starciu Totolotek Pucharu Polski. Kuba, jak nastroje, bo w finale rywal wydaje się przynajmniej nie z tej najwyższej półki, ale z drugiej strony patrząc z strony historii ostatnich spotkań Lechia Krakowia, to mocno niewygodny. Zgadza się, ostatnie te mecze z Krakowią nam zdecydowanie nie leżały, ale najważniejsze, że możemy znowu napisać nową historię, że to co już jest za nami, odcinamy dużą kreską i wiadomo, mecze finałowe są zupełnie inne od tych ligowych, także wszystko się może wydarzyć. Do gabloty Lechii ja dzisiaj dokładam drugie trofeum, bo jeszcze wygraliśmy super puchar w tym roku, także tak mamy jest. Szansę na potrójną koronę. Jeden z gwiazdem Gliwice, pamiętamy. Tak, mamy szansę na potrójną koronę, także no wierzymy dobrze. W to, że możemy tam wygrać. Panowie, do tej pory król był jeden. Teraz królów jest dwóch. Koszulka specjalnie na tę okazję finału. No i jak się okazuje, nie przestrzeliłem. Królów mamy dwóch. W pierwszej edycji 1 z 16 Ekstraquiz, lepszy był Dariusz Pawłowski z Górnika Zabrze, a w drugiej edycji Jakub Arak z Lechii Gdańsk wygrywa starcie finałowe 6-3. Panowie, bardzo dziękuję za udział, dziękuję za to, że dobrze się bawiliśmy, przynajmniej to moja opinia, bo z Kubą spotykam się w tej edycji po raz trzeci już. Różne to były przygody, ale zawsze na wesoło. Darek, gratuluję, forma cały czas wysoka.
ale przychodzi czasem takie zderzenie ze ścianą, jak starcie w lidze niemieckiej dla zespołu ze środka tabeli z Bayernem Monachium na przykład. No i dzisiaj troszkę w roli takiego Bayernu wystąpił Jakub Arak, który w finale był bezbłędny, odpowiedział na 6 pytań. W sumie całej edycji 19 odpowiedzi prawidłowych na 20 pytań, które dostał Jakub Arak. Szapoba, nie mam kapelusza, ale nisko się kłaniam. Jeszcze raz gratulacje, Kuba. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 1 z 16 Ekstra Quiz w drugiej edycji. Przypomnijmy Facebook, kanał na YouTubie, strona sporttvp.pl i oczywiście najciekawsze fragmenty magazyn Gol TVP Sport. To co, panowie? Do zobaczenia na boiskach, bo już tam się mamy okazję spotykać. To prawda, jeszcze ani na Górniku, ani na Lechii nie byłem, ale już gdzieś też dziennikarze się pojawiają na placu, także być może jeszcze w tej edycji. No i kto wie, zobaczymy, jaką zabawę zaproponujemy w sezonie 2020-2021. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miła zabawa i jeszcze raz dziękuję. I wygrałem. Dobrego. Ja również dziękuję i jeszcze raz gratuluję Kubie zwycięstwa. Dzięki wielkie.